Rozdział piętnasty Zdradziecka Jama Wypocząwszy po trudach dalekiej podróży, Turule ruszył naprzód. Noc była ciemna, bezksiężycowa, sposobna do łowów. Szedł długo, gdy wiatr rzucił mu w chrapy zapach dymów, co dowodziło, że w pobliżu znajdowali się ludzie. Podwoił tedy ostrożność i stąpał cicho jak kot. Dochodziła północ. Las się nagle urwał, odsłaniając łąkę, gdzie pasło się kilkanaście koni. Poparskiwały raźno, nie przeczuwając niebezpieczeństwa. Opodal czerniały płachty namiotów i błyszczały nikłe ognie. Jacyś dwułapi rozłożyli się wśród lasów obozem i odpoczywali. Niedźwiedź ocenił w lot sytuację i naprężył stalowe muskuły. Grzbiet mu się zjeżył. Ogromne cielsko zafalowało. Nie upłynęła minuta, jak dopadł źlepca. W ciemności dało się słyszeć mocne chlaśnięcie, a potem krótki kwik. Toturul, zdzieliwszy łapą w pysk ofiarę, teraz ją zażynał. W chwilę później zamajaczyła na skraju lasu kolosalna bryła, sunęła bokiem, wlokąc bez wysiłku zdobyte mięso. Skrywszy się w leśnej zapadni, niedźwiedź wyszarpywał z lubością płaty świeżego mięsa i chłeptał łakomie krew. Sycił brzuch na zapas, wiedząc, że to jego niezaprzeczenie, co w środku. Resztę przykrył gałęziami, by mieć na drugi raz. Mimo takiego zabezpieczenia okradziono go. Gdy przybył na zajutrz, znalazł zaledwie kości. Z woni tropów odgadł łatwo, że na jego rachunek raczyła się tu niedawno cała lisia familia. Resztę zrabowały za dnia sepy i wrony. Z następną zdobyczą poszło turlowi równie łatwo, jak za pierwszym razem, ale teraz go spostrzeżono. Kiedy umykał z mięsem, słyszał krzyki ludzi. Opadły go także psy, ujadając z daleka. Ani jeden nie ważył się skoczyć do kudłów. Odtąd rozpoczęło się dziwne polowanie. Niedźwiedź wyprawiał się co jakiś czas po swój obiad, nic sobie nie robiąc z dwuapych, od kiedy spostrzegł. Że nie mają grzmiącego żelaza, ani raz nie posłyszał znanego huku, co przewiercał skórę. Nabrawszy przekonania, że mu uchodzi wszystko bezkarnie, tu ról krążył wokół obozu nawet w biały dzień. Wyraźnie lekceważył ludzi, choć znajdowali się w wielkiej gromadzie. Niekiedy tak się zdawało, że chciałby z nimi zawrzeć bliższą znajomość, co zbłąkanych w puszczy wędrowców napełniło przerażeniem. W istocie niedźwiedź nie miał żadnych złych zamiarów w stosunku do ludzi. Chciał żyć, to wszystko. Ludzie tego nie rozumieli i zamiast go nakarmić, zamykali przed nosem wszelkie jadło. Co więcej, zastawiali zdradziecko żelazne łapki lub kładli zatrute mięso. W takich chwilach wpadał w sam środek obozu, gdzie stały konie i ubiwszy sztukę, umykał z nią do lasu, mrucząc chrapliwie. Nikt go nie gonił, bo strach padł na wszystkich, co tu żyli, mimo iż niedźwiedź ludzi nigdy nie napastował. Zwyczajem wszystkich niedźwiedzi, tu Turul wypadał z niej i wracał jednym i tym samym szlakiem. Upatrzył sobie niedaleko stąd wygodną gawry i nie widział potrzeby, żeby ją zmieniać. Na otwartych połoninach przenosił się z miejsca na miejsce, ale tu, w gąszczu leśnym, w pobliżu bezbronnych dwułapych, Rządził się niby okrutny książę, co zbiera należną sobie daninę. I to go zgubiło. Gdy jednego razu zmierzał ku polanie zwyczajną ścieżką, napotkał na drodze gęsto rozesłaną smryczynę leżącą na szlaku. Nie zwrócił na nią uwagi i szedł śmiało naprzód. Niespodziewanie gałęzie rozstąpiły się i niedźwiedź, straciwszy grunt pod łapami, runął w głęboką jamę. Stoczył się ciężko. Wprost na łeb i natychmiast pozbierał, zmiarkowawszy, że stało się coś straszliwego. Posępnymi ślepiami oglądał cztery wąskie ściany tak wysokie, że o wydobyciu się nie było co i myśleć. Zrozumiał, że jest bez ratunku zgubiony. Serce mnie zaszarpał po raz pierwszy w życiu obłędny strach i rozpacz. Podobne uczucie przeżył przed laty, gdy go pochwyciły za łapę żelazne kleszcze. Ale tam rozpościerało się nad łbem niebo, zaś drzewa szumiały uspokajająco, że pomoc przyjdzie ze strony przyjaciół. Dziś nie miał tej pociechy. Wysoko w górze widniał jeno słaby brzask dnia i puszcza gwarzyła opodal, lecz niewidoczna. Przyjaciół nie miał. Ci, co byli, znikli z boru. Od tego czasu z nikim się nie zbratał. Każdy zwierz od niego stronił, zaś ludzie ścigali dniem i nocą. Wciąż dybiąc na futro. Skurczony przeleżał przez resztę dnia i przez całą noc, drąc pazurami jamy w nienawistnej ścianie. Nie znał uczucia strachu na widok istot żyjących, lecz tutaj czuł się bezślny. To, co go spotkało, przechodziło jego bystry umysł i krzepką moc. I strach okropny go naszedł. Nieomylny instynkt, ów przymądry duch lasu, szeptał mu w kudły że na tym miejscu nastąpi coś straszliwego. Pod wpływem tego uczucia, on, jeszcze wczoraj król i pan puszczy, drżał febrycznie jak wtedy, kiedy go pochwycono szczeniakiem. Po kilku dniach tu osłabł. Potężny głód i nieznośne pragnienie, straszliwsze nad wszelkie inne dolegliwości, poczęły nękać organizm. By się choć trochę pożywić, zjadł doszczętnie choinę, Jaką porwał ze sobą, staczając się do dołu i lizał chciwie mokre ściany. Cóż, kiedy te drobiny pożywienia były niczym wobec zapotrzebowania organizmu w pełni sił. Nie mogąc w żaden sposób opanować upiornej udręki, zaryczał długo, żałośnie. Był to okropny szloch żywcem pogrzebanego, który swoje położenie odczuwał nie inaczej, niż człowiek zamurowany za życia w grobie. Któregoś dniaż zadygotał z przejęcia. Doszedł go szelest skradających się kroków. Niedźwiedź przysiadł nagle, nastawił uszu i wpatrywał się rozżarzonymi ślepiami w w górze otwór swej studni. Zrozumiał. Nadchodzili dwłapi wrogowie sprawcy jego okrutnej doli. Zwietrzył nawet ich tkliwą, dymną woń. Właśnie ktoś usunął gałęzie i w otworze zamajaczyła ludzka postać. Dwie pary oczu skrzyżowały się z sobą, przestraszone człowieka i roziskrzone jak płynne szmaragdy zwierzęcia. Niebawem ogóry zaroiło się od ludzi, a po chwili poczęły spadać na ciało więźnia olbrzymie głazy, tłukąc boleśnie i kalecząc skórę. Niedźwiedź skurczył się. Bito go grudami, polanami, rzucano nań miał, jakby go chciano żywcem zasypać. Ślepia miał pełne piachu. Przed chwilą jeszcze pokorny i uległy, wpadł nagle we wściekłość. Podniósłszy się na całą wysokość wzrostu, złożył na piersi kosmate łapy i kręcąc się w koło, zaryczał tak groźnie, że prześladowcy umknęli. Zlękli się, by jakimś cudem nie wyskoczył z dołu, bo wtedy pomściłby krwawo doznaną krzywdę. Niestety, grób, gdzie tkwił żywcem pogrzebany, miał ściany zbyt wysokie, Żadna siła nie mogła go stąd wydostać. Więc, nie widząc w górze wrogów, złamany wewnętrznie, opadł jak zmięta szmata ku ziemi, chwiejąc bezradnie kwadratowym łbem. Nawet nie spojrzał więcej ku otworowi, gdzie znów pojawili się dwłapi. Rzecz dziwna, nawet przestano na nie rzucać kamieniami. Za to usłyszał skrzek taki sam, jak ongiś w dzieciństwie, kiedy mu zarzucono na łeb worek. Pozbawiając tchu, to ludzie śmiali się z niego, jak wtedy.